Jesteś kozakiem, jakich mało. Ale i tak wszyscy szukają sposobu, by mieć z ciebie ubaw. Powstały o tobie setki past, w których mianowali cię już między innymi fanatykiem nekromancji czy bimbrownikiem. Choć z tym bimbrem, to mieli trochę racji. Samotne zimowe noce w wieży są bardzo długie. To lubisz wtedy trochę popić bimberku na rozgrzanie starych kości. Ale nazywanie cię ksardupą, czarnym księdzem, świętym Mikołajem, czy jumperem, czy jeszcze jakie tam gówno wymyśli komunity. No bez przesady, kurwa. Ale wróćmy do tematu. Co się odjebało, to nikt z was i tak nie zgadnie. Choćbyście milion monet zapłacili Cardiffowi za informację, lub wyruchali Nadią ze 100 razy, to i tak takiego sekretu wam nie przekażą, bo kurwa nie znają. Ogólnie to lubię bezimiennego. Nawet bardzo. Czasem podglądam go w kąpieli lub pojawiam się niespodziewanie w kręgach czarnego dymu zaraz obok niego. Potem zwalam to na kłopoty z magią runiczną. Tak szczerze, to bardzo gościa kocham. Cały polski fandom o tym milczy, a rosyjskiego w szkole dla zdrajców narodu nikt nie uczył, więc nie czuję się prześladowany. Zamiast chodzić na parady razem z innymi magami w sukienkach, to hobbystycznie buduję sobie wieże. Wieże są świetnie ukryte i praktycznie niedostępne, a powstają w mgnieniu oka, bo jestem genialnym budowniczym. No w zasadzie chuja tam. Bo po pierwsze, to nie ja buduję, a szkielety to za mnie robią. Ale śmietankę zbijam ja. Taka to typowa korporacja. A po drugie, to nie wiem jak, ale na każdej mapie od razu pojawia się zaznaczone miejsce, gdzie sobie tą moją wieżę postawiłem. Nawet teraz, gdy szkielety wybudowały mi wieżę na końcu świata. Zimno to w chuj, bo teraz mieszkam w Nordmarze. Przeklinam dzień, kiedy przeglądałem poradnik dla czarnych charakterów. Kurwa, jaki debil wpadł na ten pomysł! Tajna baza na totalnym zadupiu bez ciepłej wody. To musiał być King Frost albo Mr. Freeze. Mógł ich ten nietoperz załatwić, zanim wpadli na taki pomysł. Bo to świetny plan, kurwa! Zimowe pustkowie. Na Korinis miałem przynajmniej swojego przydopasa od posyłek. Mieliśmy taki układ, gdzie ja mu rozkazywałem, a on spełniał moje zachcianki. Był bardzo uległy i zgadzał się na wszystko. Tylko potem ten kapuś sentenca doniósł Hagenowi, że w domu bez jego lagu napierdalam. Młody podobno nieźle na farmie Onara nawywijał i ten cymbał najemnik właśnie tak postanowił się zemścić. No i teraz zamarza mi tu dupa. Moje życie to żart. Niby mam armię orków, moc mrocznego boga i kościaną służącą, ale z niej to straszna suka. Strach ją napierdalać, więc rozrywki też brak. Ostatni raz się świetnie bawiłem, jak przechodziłem obok Faring. Pstryknąłem sobie palcami, żeby przywołać kulę światła. I przez przypadek całą magię runiczną szlak trafił. Szkoda, że nie widzieliście, jak paladyni broniący twierdzy posrali się w gacie, widząc nacierających orków, podczas gdy oni nie mogli korzystać ze swoich run obronnych. Co to był za cyrk, gdy uciekali w swoich pięknych zbrojach, pełnych kału w kierunku Vanguardu? Wtedy chyba jeszcze nie wiedzieli, że król postanowił oddzielić się od swoich poddanych wielkim kondomem, pod którym sam kiedyś mnie uwięził i pozostawił samemu sobie. Niezły chichot losu. Ale wróćmy do tego pustkowia, w którym non-stop piździ złem. Do żarcia są tylko książki i szynka po staropolsku. Czy ktoś z was kurwa wie, co to jest szynka po staropolsku? Przynajmniej wojna dobrze idzie. Po zdobyciu Faring owinąłem sobie wokół palca jakiegoś Kenta, Clarka, Kana, czy chuj jak on się tam nazywał. Takiego pakera z pelerynką.
Kazałem mu w zamian za moją pomoc kazać swoim przydupasom rozkopać całą Ukrainę i szukać jakichś artefaktów. Niech kurwa na coś się przyda tyle siły roboczej zgromadzonej w tym królestwie. Ale nagle do wieży wpada jakiś urszak czy inny chuj. Dla mnie wszystkie te zwierzęta wyglądają tak samo. Urszak przynosi mi raport od Kana. Pewne kolejne zwycięstwa na froncie. Ale on gada, że przykro mu, ale panie kierowniku, straciliśmy wszystkie miasta. Kurwa, że co? Spalam go na miejscu, puszczając kulę ognia. No ja pierdolę. Wiedziałem, że buntownicy ich wezmą za jaja. A przecież kazałem rozjebać ich wszystkich w pizdu. Przecież te obozy widać z 30 metrów. A jak ktoś jest ślepy, to na każdej mapie jest kurwa zaznaczony obóz, gdzie ta partyzantka się ukrywa. To trzeba być debilem, żeby sobie z takim prostym zadaniem nie poradzić. Już kurwa ich krewni ze Spykorinis byli mądrzejsi. Atakowali każdego w zasięgu wzroku i nie pytali, czy może szanowny pan jest swój czy wróg. Walili toporem w każdego. Dobra, spokój. Nie może być tak źle. Przynajmniej kuźnię w klanie młota jeszcze mamy. Teraz tylko czekać na artefakty i wynoszę się z tego zadupia. I nagle przybiega jakiś drugi urszak. I pierdoli, że he, ale kuźnie nam odbili. Co? Nie pierdoliście, tylko puszczasz falę śmierci. Kościana suka wynosi ciało urszaka. No że, było tak blisko. Wszystko by się udało, gdyby nie te przeklęte dzieciaki. Wkurwienie doprowadza cię do szału, ale chuj tam. Przypominasz sobie o swoich zapasach bimbru. Flaszka czy dwie na poprawę humoru to genialny pomysł. Więc walisz szota za szotem do rana. Rano budzisz się na wykurwistym kacu. Nagle wchodzi on. Obwieszony artefaktami. Ma oba magiczne kijki. Łeb Robara drugiego i jaja pustynnego Korwina. Nie chcesz słuchać jego głosu. Pragniesz tylko, żeby cię przytulił i powiedział... Spokojnie, wszystko będzie w porządku. A on nagle bierze krzesło i zaczyna cię napierdalać. Wkurwiony ocierasz krew z pomarszczonej mordy i chwytasz za lagę. Znowu jest tak jak kiedyś. Wyjaśniasz, czemu zniknąłeś. A on zaczyna rozumieć. Razem ruszacie do nieznanych krajów. Służąca jest z wami, ale to suka, więc zrzucacie ją z pierwszego napotkanego klifu. Po drodze Bezji jeszcze napierdala się z paladynami. Właśnie za to go tak kochasz, ta jego żądza mordu. Widzisz, że jest takim samym zdrajcą jak ty i czujesz się dobrze. W końcu docieracie na miejsce. Wchodzicie do portalu, a po drugiej stronie stoi jakiś domek i białe kwiatki. Spokój. Cisza. Normalnie jak nie u was. Żadnych jebanych krwiopijców. Żadnych wilków nakurwiających jak z karabinu. Nie widać żadnych potworów. Nic was nie skrzywdzi. Żyjecie tam jak w raju. Aż pewnego dnia bezimiennemu odbija. Wali cię po mordzie i spierdala z powrotem do Myrtany. Znowu zostajesz sam. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.